Witajcie serdecznie. W tym filmiku chciałam Wam pokazać, jak możecie wzmocnić swoją krew. Jestem w tym miejscu nad cudami, miodami i wyrobami. I pójdziemy sobie tutaj. Chyba właśnie kogoś zabiło. Araż oblodra. Boża! O! Ja jedwabie, cóż za zbieg okoliczności. To ty. Wybacz te ognie piekielne. Twoja krew jest bardziej niestabilna niż sądziłam. To krew spowodowała ten wybuch? To przełom w dziedzinie transmutacji krwi, jakiego świat dotąd nie widział. Gdy tylko przedstawię moje odkrycie wielkiej matronie, nie będzie miała wyjścia i zrehabilituję ród Oblodra. Ale co ja wyprawiam? Paplam o sobie, gdy ty, najwspanialsze źródło krwi, zjawiasz się na moim progu. Wejdź do środka, porozmawiamy o czymś znacznie bardziej ekscytującym niż zdrowia polityka. Niech będzie. Tak, znaczy się, pozwól za mną. Na pewno pamiętacie ją z Wież Wschodzącego Księżyca. Daliśmy jej naszą próbkę krwi w zamian za eliksir. No i jeżeli ktoś miał Astariona w drużynie, to za to, że ugryzł ją, można było dostać potkę plus 2 do siły na stałe. Dobrze, ja tutaj sobie ich rozdzielę. A, przytulnie tu, prawda? Te cztery ściany widziały większe cuda alchemii niż forteca Urngatha Dorunda. A dzięki twojej obecności moje sztandarowe badania wkrótce będą mogły otrzymać ostatni szlif. Musisz jedynie wypić formułę Gruny. Formuła Gruny? Zgadza się. Formuły Arku i Fruak były spektakularnymi porażkami, ale Gruny? Gruny jest inna. Możesz mi wierzyć. Jak działa ta mikstura? Gdy weszłaś tu po raz pierwszy, miałaś okazję zobaczyć niesamowitą moc twojej krwi w całej jej okazałości. Formuła Gruny obudzi tę moc wewnątrz ciebie. Ryzykowne, ale bezpieczne. Pochwalam. Każdy, kto śmiał toczyć mi krwi, powinien ponieść straszliwe konsekwencje. W porządku, daj mi ją. Cudownie. Jeszcze nigdy w życiu nie byłam czymś tak podekscytowana. Teraz stań tam, jak najdalej. I do dna. Sam fakt, że każe nam stanąć gdzieś tam daleko, tak? Jest zastanawiający. Gdzie mamy tą formułę? Dodajemy najnowsze. O. Czy ja teraz mogę wybuchnąć? Musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Wielkie nieba! Ty żyjesz! To niesamowite! Trzymajcie mnie! Wydajesz się być zaskoczona. Spodziewałaś się, że umrę? Albo mogłam się spodziewać, że zwrócisz się przeciwko mnie. Może i wyszłyśmy spod mroku, ale jego zdradziecka natura zawsze dała sobie znać. Ale to w sumie nie ma znaczenia chyba. Wydajesz się być zaskoczona. Założyłam, że przeżyjesz, przyjaciółko. A ty właśnie potwierdziłaś moją hipotezę. Stałaś się pierwszą w historii bombą krążeniową. Mówiąc prościej, od dziś twoja krew robi boom. Bardzo duże boom. To niesamowite. Big boom. It's incredible. All it needs. Wystarczy iskra. Czy to mnie zabije?
W żadnym razie, ale może uszkodzić każdego, kto upuści ci krwi bez twojego wyraźnego pozwolenia. Jesteś obłąkana. To dość potężna moc. Dziękuję. Zapewniam, cała przyjemność po mojej stronie. To odkrycie przywróci ród Oblodra na należne mu miejsce w forpoczcie myśli naukowej. Sama wiesz, jak ważne jest zapewnienie własnemu klanowi bezpiecznej pozycji. Najlepiej za pomocą siły, ale przydatność też działa. Pozwól, że złożę ci małą propozycję. W zamian za niewielką fiolkę twojej cudownej krwi dam ci coś, co powali twoich wrogów na kolana. A to wszystko jedynie za symboliczną opłatą. Możemy oczywiście odmówić, ale ja powiem, umowa stoi i pokażę wam, co możemy dostać. Świetnie się z tobą współpracuje. No i możemy kupić u niej bardzo ciekawą rzecz, mianowicie krwistą bombę. Obrażenia 8-64, moc i ogień. Także nie dość, że mamy wybuchową krew, to jeszcze dostajemy bomby. Do następnego razu. I jeszcze dostaliśmy pieniądze. I teraz faktycznie, jeżeli ktoś nas zrani, to dookoła będzie niestabilna krew. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o Blodrę. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.